Uwaga, w Portugalii w tym roku po raz pierwszy będzie odbywał się wyścig Formuły Pierwszej. Tutaj na torze w Portimão z uwagi na koronawirusa. Co skacze? O Jezus, patrzcie się, co tu się dzieje. Widzicie buzię? Nie wiem, o Jezu, ile tu jest tych spadochroniarzy, widzicie to? Ale jaja, patrzcie ile spadochroniarzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ale kręci się. A, lądują, no. O, patrz, leci jeszcze jeden. Jak widzicie, moi drodzy, jesteśmy koło lotniska. Spaliśmy dzisiejszą noc tutaj, ponieważ znaleźliśmy po prostu taki parking płaski i spokojny, nie było tu kompletnie nikogo. Nie był to najlepszy pomysł na to, żeby spać przy lotnisku, bo od rana przylatywały tutaj helikoptery, takie prywatne, eleganckie, ekskluzywne, malutkie samolociki. No a teraz już zaczęli skakać spadochroniarze, bo to jest takie lotnisko, no takie malutkie jest lotnisko, gdzie często jest właśnie spadochrony. Takie samoloty tutaj latają, które wywożą ludzi i spuszczają ich spadochronem. A o co tutaj chodzi? Dzisiaj jest rajd Formuły 1 w Portimão. To jest pierwszy raz, kiedy Formuła 1 gości w Portugalii na nowym torze. Portugalczykom bardzo zależy na tym, żeby tutaj wszystko dobrze wypadło, ponieważ no, jeżeli się uda, no, to zostanie ten tor wpisany do corocznych tu wyścigów. W tym roku jest pierwszy raz, ponieważ jest pandemia i wiadomo, wszystko się pomieszało, więc oni wykorzystali ten tor portugalski i będą wyścigi. I chcemy dzisiaj je oglądać, mamy już jedną miejscówkę upatrzoną, co prawda policja nas wczoraj z tej miejscówki wygoniła, ale mamy zamiar zostawić samochód kawałek dalej i przejść na nogach na tą miejscówkę, tak żeby móc pooglądać, jak to wygląda na żywo. No zobaczymy, jak to będzie. Nie napalamy się, bo wiem, że bardzo dużo policji jest i te obostrzenia covidowe i tak dalej, więc może być trudniej niż nam się wydawało. Jedziemy i próbujemy wejść na górę. Udało nam się podjechać pod tor, no w zasadzie no w okolice toru. Jesteśmy w takiej malutkiej wsi obok toru. Słychać jak jeżdżą, a my zostawiamy samochód na takiej polnej drodze i będziemy szli na nogach przez górę, żeby przebić się na areę, no taką miejsce widokowe. Jesteśmy coraz bliżej, to ja, Łukasz. Jest trochę policji, gonią, ale udało się po jakiejś takiej dziwnej drodze. No jest, moi drodzy, przed nami jest, to jest Ferrari! Pięknie, cudownie. Skończyły się kwalifikacje. No przyszła policja i nas wygoniła. Wszystkich. Przyszli przedstawiciele w ogóle z tego czegoś i powiedzieli, że jeżeli nie mam biletu, to nie mogę tu zostać. Znaczy, nie możemy my. Wszyscy. Patrzcie się, ludzi wszystkich wyganiają. Wszyscy idą. To co, idziemy do pana i wracamy? Wiesz co, nie wiem na razie. Jeszcze zobaczymy. Pokombinujemy. Może gdzieś tu w krzaki uciekniemy. Słuchajcie, mieliśmy teraz przeciwną sytuację. Znaleźliśmy bilet za 350 euro dla jednej osoby. Na trzy dni wejściówka. No więc znalazłem ten bilet, podniosłem. Patrzę się, nikogo nie ma dookoła. No więc zawinąłem go i patrzę, no i stoimy. I zastanawiamy się, co zrobić. Czy iść do środka, czy nie iść do środka. Ale ja sobie tak myślę, że kurde, no fajnie. Tylko, że ja nie będę się mogła, nawet jak tam pójdę, to nie będę się mogła cieszyć tym wyścigiem ze świadomością, że ktoś stracił 300 i siedzi gdzieś, nie wiem. I wiecie, i ręce się trzęsą, ja już nie wiem, co mam robić, no bo to jest jedyne... A komu to oddać? No dokładnie, mam 30 tysięcy ludzi na trybunach, więc jak damy to komukolwiek z obsługi, to on to po prostu może, wiecie, zrobić z tym, co chce. No i stoimy, no i podejmujemy decyzję, co robić, nie? I nagle patrzymy, idzie jakiś taki gości, dwóch eleganckich gości, no i coś tam, tarjeta, coś tam powiedzieli, jakaś karta, nie? No i przeszli w jedną stronę i ewidentnie, że kogoś szukają. No i podchodzę, pytam się,
się, czy zgubili coś? A on mówi, tak, zgubiliśmy bilet. Ja pytam się, na jaką strefę? Na żółtą pokazali, nie? I jak im wyciągnąłem ten bilet, to gość miał łzy w oczach. Normalnie się tak ucieszył, że się aż wzruszył, że mi warga mu aż się trzęsła. No. Także no, dobry uczynek zrobiliśmy. Cieszę się, nie, bo kurde, bo tak tam właśnie opowiedzieli, że ktoś zgubił i no przecież ja mu nie doręczę sama, to nie mam pewności, czy na pewno... Ja pierdzielę, przecież jak ja bym tu przyjechał, miał ja bilet na Formułę 1 i zgubił w przededniu, zgubił po prostu, to bym chyba się, nie wiem, zapłakał. O, ale się cieszę, że ten gość tam jest. O, dostali, no dobra. Za mną ludzie wracają, no do vanów, albo do samochodów, nam po teraz jest dwugodzinna przerwa, a my wracamy do vana, ponieważ no nie mam tutaj za bardzo możliwości. No przeganiają nas, co jeszcze nawet policja przegania, ale w kulturalny sposób. Na parkingu też nie można być bez biletu, my biletu nie mamy. A właśnie, kto nie oglądał jeszcze, to na Netflixie jest taki serial Formuła 1 Drive to Survive, jazda po życie chyba, czy do życia, nie wiem, jazda albo życie, o. Jest to niesamowity po prostu serial, pokazujący jak wygląda Formuła 1 od kuchni, jak wyglądają te zespoły. Oni po prostu wpuścili to szczelne, zamknięte środowisko Formuły 1, wpuściło kamerzystów, operatorów z Netflixa przez kilka sezonów z rzędu, dobra, trzy sezony, teraz jest trzeci sezon. Pokazali jak to wszystko wygląda, no to jest niesamowity sport, niesamowite emocje, bardzo duże pieniądze. No polecam, na Netflixie taki serialik Formuła 1, Drive to Survive, wciąga. Ja byłam bardzo oporna. Jakby myślałam, że to mnie nie zainteresuje, tak jeden ten odcinek zobaczyłam tak dla spokoju świętego, ale tak się wciągnęłam, to są takie emocje, że super, super się ogląda. Jest kolejny dzień, dzisiaj jest dzień wyścigów, dzisiaj jest dzień, w którym prawdopodobnie Lewis Hamilton pobije kolejny rekord i pobije dzisiaj rekord w ilości zwycięstw, który ustanowił Schumacher. Także 91 zwycięstw mają remis. Teraz jeżeli Hamilton wygra 92 raz, no to wtedy pobije rekord Schumachera. Ale tam za chwileczkę, popatrzcie się, tam stoi taki przepiękny Hummer. To jest polski Hummer, to jest normalnie polski na polskich tablicach. Podróżuje nim parka z Polski, którą mam nadzieję, że uda się przekonać do tego, żebyśmy nagrali im Wandura. Także trzymajcie kciuki, może się uda. Jeżeli chcecie, żeby zrobić Wandura, to dajcie łapkę w górę, może ich to zachęci. A my teraz się pakujemy, jak widzicie, Kasia tam się krząta i idziemy na rynek oglądać Formułę 1. Sobie taksówkę wodną, żeby przepłynąć na drugą stronę, bo jakbyśmy szli na nogach, to byśmy półtorej godziny musieli iść na nogach, więc to jest zdecydowanie za dużo. A tak to przepłyniemy parę metrów przez wodę, po prostu przez kanał. Tutaj jest wejście do portu, wjazd do portu w Portimao. Tam jest port. No, a my sobie jedziemy prosto do muzeum Portimao, Muzeum Morskiego, ponieważ tam podobno jest jakiś duży telebim, na którym można oglądać Formułę 1. Więc mamy zamiar to zrobić wspólnie z Portugalczykami. Zakładam maskę, ponieważ w Portugalii od tego tygodnia w zasadzie jest też taki nakaz noszenia masek, obligatoryjny dla wszystkich, więc no muszę się stosować do tego. Para calçar duros, médios?
Pogoda jest bardzo ponura, dzisiaj jest jakieś takie niebo, jak widzicie, nie za ciekawe. Mało ludzi przyszło oglądać, raz, że COVID, dwa, że pogoda nie za ciekawa. Ale niektórzy ludzie przywieźli sobie świetne krzesła, chyba gdzieś tu niedaleko mieszkają i przyjechali ze swoimi krzesłami obrotowymi. Musicie zobaczyć. Już jesteśmy po wyścigu, wygrał Hamilton, jest to jego wielkie zwycięstwo, rekord świata, ponieważ pokonał Schumachera jednocześnie dzisiaj, to mam mówiłem wcześniej. Drugi był Bottas, a trzeci był Verstappen, to jest nasz ulubiony team Red Bullowski. No niestety zajęliśmy się trzecie miejsce, ale jest dobrze. Portugalia się cieszy, przynajmniej tam na trybunach, Anglia się cieszy, team Mercedesa się bardzo cieszy, a ja wracam do moich dziewczyn. Jeszcze spotkaliśmy po drodze taką ciekawą atrakcję, tu są jakieś samochody poustawiane rajdowe, więc weszliśmy do środka. A tu jest ciekawe, to jest Lancia Delta i z tej strony pozdrawiam mojego brata Wojtka, który miał taką Lancię Delta kiedyś i sobie szybko jeździł. Bardzo fajny samochód. Jak tam, Kasia, stare samochody, podobałem cię? No, dość tak. Super. Mamy kolejny dzień, dzisiaj jesteśmy w samochodzie i jesteśmy w trasie. Jedziemy do Nazaré, ponieważ dowiedzieliśmy się, że w Nazaré są takie miejscowości w Portugalii. Są bardzo wielkie fale, czy mają przyjść wielkie fale, bo jak niedawno surfowaliśmy, dowiedzieliśmy się, że jest taka aplikacja, ona się nazywa Seaweed, która mówi o wysokości fali, kiedy można się spodziewać, sprawdza się warunki po prostu do surfowania. No i sprawdziliśmy, że nadciąga dość konkretne fale nadciągają, więc spakujemy się. Teraz jesteśmy na stacji benzynowej, zatankowaliśmy, sprawdziłem jeszcze ciśnienie w powietrzu, ale tutaj ta maszyna jest zepsuta i jedziemy oglądać fale, także dzisiaj ten odcinek będzie bardzo sportowy. Najpierw Formuła 1, a teraz surfing na wysokich falach. Jesteśmy pierwszy raz w życiu w Nazaré, wstyd się przyznać, że pierwszy raz, bo jakoś nigdy nam to nie było po drodze i... Dobrze, bo teraz mamy co odkrywać, jest pięknie. No, bardzo duży rynek za nami, jakaś tutaj jest katedra, sklepiki z regionalnymi pamiątkami, pani już sprzedaje ginię, czyli tą świąteczną taką nalewkę z wiśni? Wiśniówkę. Bardzo dużo jest zagranicznych turystów z całego świata. Słuchajcie, języki. Dziś już poznaliśmy chyba 5 Polaków. Kilka samochodów na parkingu jest na polskich tablicach. Są kampery na polskich tablicach. No i wszyscy przyjechali oglądać fale. To jest po prostu tak jak na tej Formule 1. No, takie same emocje widzę u ludzi. Boom, boom, boom.
Nazaret słynie z największych fal na świecie. Nie pamiętam dokładnie metrażu, ale wiem, że największą falą, jaką udało się surferowi tutaj, na jakiej udało się zjechać, to było 20 metrów i jeszcze z przecinkiem. Jak się tworzą takie fale? Generalnie nie znam się na tym dokładnie, ale opowiem Wam to, co mówił nas nauczyciel surfingu. Więc na północy, między Grenlandią a Stanami Zjednoczonymi, na oceanie, tworzą się wielkie sztormy. I te sztormy mają olbrzymią energię i ta energia jest także jakby wpompowywana w ocean, może nie wpompowywana, ale ta energia dostaje się do oceanu i ta energia potem przesuwa się właśnie pod postaciami olbrzymich, długich fal. Po angielsku nazywane jest to swell. To nie jest ta fala, która ma zgięcie i białe bałwany. To jest po prostu taki pas, który może zobaczycie tam daleko, widać taki po prostu pas przesuwającej się wody, spiętrzony. I tutaj w Nazare, na dnie oceanu jest kanion, kanion Nazare. I on powoduje, że te fale właśnie spiętrzają się tutaj przy brzegu, no do olbrzymich wysokości. Mam nadzieję, że uda nam się Wam dzisiaj je pokazać, bo jest dosyć zamglone, ale chyba zobaczycie, o co chodzi. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Jak widzicie, idziemy przez jakieś chaszcze, przez krzaki. Tudzież chynchy. Chynchy, ponieważ policja zamknęła główną bramę z uwagi na to, że jest okropnie dużo ludzi. No jest okropnie dużo ludzi. No i musieliśmy się, że tak powiem, dostać tutaj inną drogą. No ale się chyba dostaniemy. Tak widzę, że już jesteśmy. Dzisiaj fali ma być jeszcze więcej niż wczoraj, większa i w ogóle lepszej jakości, lepsze wiatry. Mnóstwo ludzi, słuchajcie, to są tysiąca kamperów i kamperwanów, oczywiście najwięcej kamperwanów jest. Ale to jest niesamowite. Ogromnie dużo ludzi. Święto nie tylko surfingu, ale i vanlifersów. Tak, tak, tak. Którzy są dokładnie nieodłącznie związani z tą kulturą. Van za vanem, jeden, kolejny. Tutaj kolejny, przed nami, słuchajcie, patrzcie się, to jest vanów. Po prawej, po lewej.
Tutaj byliśmy świadkami niezwykłej, niesamowitej sytuacji. Otóż jeden surfer złapał taką olbrzymią falę, no i kiedy skończył na niej jeździć, to go ona zakryła, ale z drugiej strony przyszła druga, także bardzo się tam spieniło. I to wygląda tak, że tutaj są zespoły, że nie tylko surfer tam pływa sam, ale on ma swojego partnera czy partnerkę, którzy jeżdżą na skuterze i oni nie tylko, że tam zabierają tego surfera na falę, to żeby ten surfer mógł złapać falę, ta osoba na skuterze go rozpędza, a potem go asekuruje, zabiera go właśnie, kiedy już skończy się łapanie fali. I właśnie jeden gościu na skuterze próbował, wracając do mojej pierwotnej historii, więc kiedy ten surfer skończył jeździć na fali, chciał go jeden gościu na skuterze zabrać stamtąd. Niestety nie mógł, bo nadeszła kolejna wielka fala i tego gościa na skuterze totalnie zmiotła. Skuter rzuciła w jedną stronę, no i dwóch gości było w wodzie i nikt nie mógł do nich podpłynąć. Próbowali tutaj i od brzegu, i tam z tyłu kolejni, ale niestety te fale, przez to, że przychodziły właśnie z dwóch różnych stron i się łączyły na środku, no to było niemożliwe, żeby oni podpłynęli. No i to było strasznie emocjonujące. Obserwowaliśmy, czy ci ludzie czasem, wiecie, przetrwają po prostu ci ludzie w wodzie. Na szczęście jakby siła ich tak zaczęła spychać w stronę plaży, no i w momencie, kiedy już kolejni ci ratownicy na skuterach mogli do nich podpłynąć, oni praktycznie byli już na plaży, także ten surfer właściwie wpłynął w taki sposób. Nic mu się nie stało, dostał olbrzymie owacje za to, że przetrwał, no i za to, że tą falę wielką złapał. No i na szczęście nikomu się nie stało, ale było to niezwykle emocjonujące. Także bardzo fajny sport, super się to ogląda. I super jest tutaj atmosfera, wszyscy klaszczą. Jak ktoś złapie taką potężną falę, no to się bardzo cieszą, dopingują. Super atmosfera. No i potem właśnie widzieliśmy tego surfera, który wychodził tutaj na górę. Miał taką specjalny jego kostium, był taki kostium. Ta jego pianka miała taką dodatkową warstwę, która go prawdopodobnie wynosi, kask. No i dostał też owację, jak przechodził. To ludzie go poznali, mu klaskali. Super. Fale już są troszeczkę mniejsze, dalej olbrzymie, ale coraz mniejsze. Surferzy już się zawinęli i my też wracamy do vana.